Cześć! Cześć! Zajrzałyśmy na Zalando. Powybierałyśmy parę rzeczy, które nam wpadły w oko. Nie zdziwcie się, że trochę letnich rzeczy jest. No, po prostu ja zwracam uwagę na przykład na przeceny. A że przeceniają w okresie zimowym letnie rzeczy, to kupuję letnie rzeczy. Tak to bywa, słuchajcie. Dajcie znać, czy też tak kupujecie, bo to jest po prostu czasami... się zastanawiam, mówię, chyba powinnam wziąć jakieś swetry, bo jeszcze jest chłodno, natomiast... patrzę, o jakie fajne coś, patrzę bez rękami, ale mówię, kurczę, no ale jest przycena. Warto, nie? Mi się udało znaleźć super kombinezon, także zostańcie z nami, żeby go zobaczyć. Łapkujcie, subskrybujcie, oglądajcie. Wyglądajcie do końca, zobaczycie, jak Monia wygląda, nie tylko w kombinezonie, bo słuchajcie, są takie różne smaczki. Nie, tego to ja nie mierzę. Także zostańcie. Mam na sobie spodnie z Mango 38, rozmiar 2% elastanu, 98% bawełny. One są to spodnie troszkę wyższe, stanu, nie wiem, czy takim bardzo wysokim, tak przed pępek. Mają surowo zakończoną nogaweczkę, czyli wiecie, uciętą i tą poszczepioną. Mimo, że to powiedział, że co to nie podwinięte, a nic, no ale nieważne. No. Ale są ładne. Ale są fajne, w tym kolorze są nieco. One są chyba opisane jako dzwonowate, czyli wiecie, to obcisłe tutaj, natomiast nogawka jest troszeczkę rozszerzona i one są przed kostkę. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Kamerze nie widzę, czy to dobrze wygląda, czy nie wygląda. Dobrze wygląda, mi się podoba. No. Chyba nawet sama je przymierzę, bo na mnie pewnie będą do kostki. Tak jak mi pasowało. No fajnie, bardzo przyjemny materiał. Teraz zobaczycie kolejne. Wyskakuje z kolejnymi spodniami, również z Mango. Te już są w rozmiarze 36, bo 36, dlatego że Zalando tam pisało, żeby wziąć rozmiar mniejszy, nie wiem, no i faktycznie dobrze napisali. I się też tym zasugerowałam, troszkę mają niższy stan, są w 99% z bawełny, w 1% z elastanu. Mają prostą nogawkę i ona już jest podszyta. Co jest ciekawe, że przysłali mi z rozerwanym guzikiem. Wiecie, czy rozerwany, on jest po prostu, no, pęknięty, no. I nie mogę go tu zapiąć, on jest, bo ma rozporek, wiecie, jest cały zapinany, więc to bym bardziej reklamowała. Podoba mi się, że mają większe kieszenie, tak, pół pile. I są takie. Już on pokazuje się, jak wyglądają. I piszcie, które spodnie, bo się Edzia zastanawia, czy te, czy tak, które zostały. Które lepiej? Co mam? Kolory oba super. Wygodne są oba super. No w obu wyglądasz fajnie. No, ale nie mogę wybrać. Na mnie teraz koszulka Even and Odd, bawełniana, bodajże 79 zł, albo 59, ona była przeceniona. Będziecie miały linka. I do tego założyłam jeszcze spodnie, które były też na Edzi, po to, żeby Wam pokazać długość, gdzie przy 1,70 m zupełnie wychodzą inne spodnie niż przy 1,60 m. Natomiast bluzeczka całkiem fajna. Ja lubię też czasami takie nadruki bardziej ostre do ramoneski czy do jakichś takich czarnych spodni. Uważam, że to też fajnie wygląda. No i fajnie też. Spodnie w porządku, ale wiecie, to chyba nie dla mojej figury ta rozszerzana nogawka. Bardziej prosta albo rozszerzana. Także nie. Mam na sobie kombinezon firmy Even Odd. Jak czytał, tak czytał. Jest to kombinezon proszkowany, wykonany z bawełny i wykonany z elastanu w rozmiarze pewnie M albo 38. No zawsze lata mają z reguły, jeżeli coś inaczej, no to informuję o tym. Spodnie takie typowo kulotowate, na modelkach trochę to inaczej sobie to wyobrażałam, inaczej to wygląda. Natomiast kombinezon wygląda tak. Taki zwykły, niby tu z rozcięciem. No nie tego szukałam. Na mnie sukienka Misguided Petite. Więc stwierdziłam, że no też nie ja jestem petit, bo w tych wszystkich markach wszystko jest na mnie za długie, jeśli chodzi o spodnie. Natomiast może niekoniecznie. Tu jest 100% poliestru i kosztowała 101 zł. Ciekawa cena, bo wyprzedażowa. Jak widzicie, mam szarfę. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Po pierwsze, dekolt ma w mojej ocenie za duży. Widać
wszystko, nie tylko biust, ale też stanik, to nie dla mnie. A długość zdecydowanie moim zdaniem nie, czyli jednak Miss Gadget Petite to nie dla mnie. Nie wiem, wygląda to dziwnie. Co wam mogę powiedzieć? Mam na sobie kombinezon Even Odd z Zalando i już wam mówię, tam są wiskozy, bawełny tutaj, które są dobre składy, natomiast no nie, no nie o to, nie, troszkę nie o to mi chodziło. No fajnie, bo nie jest taki strasznie krótki. Ta nogawka jest taka troszkę dłuższa. Dłuższa? Tak, mi się daje krótka. A w czym ja tu stoję? To jest krótki. Nieraz tak wam pokazuję, jak to wygląda, natomiast czegoś innego chyba chciałam. Albo wiecie co, może już nie ten kolor, no nie wiem, co mnie tak wzięło. Wzięłyśmy kombinezony, bo moja powiedziała, że mówiła sobie zarąbisty kombinezon, czekajcie, ona za chwileczkę go gdzieś przymierzy. No tak, przymierzy. O. To też będziesz mierzyła? Aha, nie, czekajcie! To nie! Także czekajcie. Ja mówię, no to dobra, okej, zrobimy przegląd kombinezonów. Ja chciałam jakiś taki luźniejszy, sportowy, ten kombinezon taki, wiecie, no, ten jest letni taki, no, ale tyle jak już wam mówiłyśmy, że byłyby sprzedaży, więc czemu nie? Nie zaskoczę was, znowu kombinezonik. Kombinezonik granatowy z Vero Mody w rozmiarze S albo M. Tutaj chyba jest troszeczkę lnu, bo troszkę się mnie, ale jest bardzo przyjemny materiał z bawełną. Przewiewny, fajnie, że to jest serek i tu też. Ma paseczek i gumeczkę w tym. Jedyne co bym tutaj dołożyła to kieszenie i sobie... Wiedziałam! Jest to normalnie, ten jest człowiek taki uparty, wiecie, to muszą być kieszenie. Nieraz może tych kieszeni nie być, bo raz się w czymś tak zakochamy, że ach, dobra, może nie być kieszeni, może czegoś tam nie być, słuchajcie, tak zrobicie. Natomiast bym mi może pasowało bardziej kieszenie. I ona była też, ten kombinezon był w różnych kolorach, także fajny. Fajnie ten dokład też taki przyjemny. Mimo, że nie jest taki mało, ale fajnie. Pora na gwiazdę programu. Czyli kombinezon, który kupiłam przez Zalando, firma Figl. To jest polska marka. Znam ją już od jakiegoś czasu, także byłam zaskoczona, że są na Zalando. Mam na sobie rozmiar S. I kosztował ten kombinezon 249 zł, on tam chyba był w jakiejś wyprzedaży, promocja była dodatkowa. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Tutaj generalnie macie wycięcia. Jest bardzo ładnie dopasowany. Uważam, że rozmiar jest odpowiedni, chociaż on tak to wyciągnie, jakby ten tułów ma za długi? Nie wiem. Albo może jestem nieprzyzwyczajona. On jest poliestrowy, więc będzie się tam naciągał, nie będzie problemu. I ma tu takie coś. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda w akcji. Uważam, że super. To jest coś naprawdę nietypowego. Jeżeli chodzi o długość, to wypada u mnie mniej więcej tak jak na modelce. To mnie zupełnie zaskoczyło. I jest naprawdę bardzo, bardzo na plus. Mam tutaj do niego swój prywatny pasek, żeby go troszkę ożywić i żeby nabrał trochę wyglądu. Także jest naprawdę niezwykły. Bardzo mi się podoba. Ma jednak mankament. Tutaj Edzia mówi, że to nie problem, ale to mankament jednak, bo z tyłu jest zapinany na zamek bardzo wysoko. Także na imprezy, jak się wybieracie i potrzebujecie iść do toalety, no to nie same, raczej z jakąś koleżanką, no, albo kogoś tam się, zaczepnić, żeby tam... No, chętnej będzie dużo. No. Także słuchajcie... To mnie przeraża w kombinezonach. No nie, to dopiero ciągnie. A gdzie tam ciągnie? Będzie dobrze. Już wam pokazuję, jak działa. Długość programu. Fanfary. Dobra, nie umiem śpiewać, no. Był jeszcze bordowy. Także uważam, że niesamowicie ciekawy design na jakąś imprezę. No to macie 99%, że żadna babeczka nie będzie miała tego sobie, bo to jest naprawdę niestandardowe i ma dosyć sporo kombinezonów i ma dosyć sporo fajnych kombinezonów. O czym się zorientowałam po prostu po fakcie, jak po przymierzeniu go postanowiłam zajrzeć do marki, ale na wyprzedażach są już niestety przebrane. Także naprawdę, naprawdę ciekawe coś. No i rozważam go. Naprawdę go rozważam, tylko że
Nie potrzebuję nic takiego. To jest nic. Jak przyjdzie potrzeba, to później nie będzie, to nie będzie. Hej, mam na sobie kombinezon z mango. Czy mam tak, bo dekolt jest po prostu nieprzemyślany. Dekolt jest okropnie duży. W ogóle jest w rozmiarze M. W rozmiarze M mówiłam. S, przepraszam, S. Przepraszam, S. Fajny, dziewczęcy, przyjemny, bo on jest podszewką. Natomiast jest bardzo krótki, ciągnie mnie, także mnie nie narzekaj, że ciebie coś ciągło. Ceny dokładnie nie pamiętam, powiem wam, bo zamawiałam wtedy dosyć dużo rzeczy i później na kilka przesyłek i tak nie chcę was kłamać, natomiast a zamówiłam eskę, dlatego że kiedyś jak zamawiałyśmy mango, to wszystko było to było za... M, to było za dużo, więc wzięłam eskę i słuchajcie. Wypadka. Że mam się tak wskazuje, jak wyglądam, ale nie ale wyglądam. Ale wiesz, to, żeby nie dało się spiąć, żeby klipsi mogli zrobić, no wiecie o co chodzi. To się rozwija. I ma potrzebkę. Ma potrzebkę, ma potrzebkę. Mówiłam właśnie, że ma, ale ciągnie, no. Ciągnie. A teraz coś zimowego, mianowicie czapka z wyprzedaży, jakaś firma SCJ, nie znam. One size kosztowała 87 zł, coś takiego, z pomponem, ale pompon dla mnie jest do usunięcia i do wymiany na inny, bo mam fajne pompony z innych czapek, które chętnie bym wykorzystała. Natomiast chciałam taką czapkę na szybko, która nie będzie gryzła, bo mam wymianę czapki i chodzę w nich. Natomiast czasami po prostu stopień gryzienia mnie przeraża i muszę mieć coś innego, dlatego zamówiłam sobie taką szarą. O! Nie wiem, co myślicie, jak to tam wypada. Ten pompon jest taki. Ale ja mam mniejszy. Mniej więcej o połowę będzie dobry i mam też taki właśnie kolor pompona, więc będzie ok. A to czapka sama w sobie nie jest najgorsza. Czapka jak czapka, nie ma tam. Znaczy swoje włosy dużo tutaj robią, więc... Więc. Także przy kucyku będzie gorzej. I zamówiłam też na Zara do wyprzedaży ciekawą rzecz. Już wam przedstawiam. Kurtkę skórzaną z Vero Mody. Jest to skóra naturalna. Na wyprzedaży kosztowała 205 zł. I byłam bardzo ciekawa tej jakości skóry z Vero Mody, bo nigdy nie miałam. Także już wam przymierzę. Wzięłam rozmiar S. I od razu mówię, to był błąd, bo jest po prostu za mało. Ale pomimo to jakoś się w nią wcisnę. O! 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 Tak. Ciasno. Okay. Tu jest za mała. To mówię od razu, rękawy są za krótkie, także musiałabym na pewno wziąć co najmniej M-kę. Ale skusiła mnie ta cena wyprzedażowa. Czekajcie, nawet mogę się... rozmiary były. Były, tylko ja jestem przyzwyczajona do tych esek, zazwyczaj mam taką rozmiarówkę w markach. I niestety, no, jak widzicie, no nie zapnę się, ale generalnie ta skórka nie jest zła, także myślę, że całkiem spoko, jak za 200 zł, to myślę, że fajna. Jak widzicie, tak jak ja lubię do wysokich stawów, myślę, że fajna. To by było. No to jest skuteczką, to wam pokażę. Bo był jakiś dodatkowy rabat przy ceny jeszcze. Także podziękuję wam na dole. Ja się tam załamała, jak zobaczyła, co zamówiłam. A nie wierzę. Już wam pokazuję. Tak, strój kąpielowy jest. No co, nie widziało go. Za mały tam. Co to jest? Zamówiłam też coś takiego. Nie wiem, co to jest. To się braletka nazywa. No nie będę tutaj mierzyć. Natomiast wzięłam sobie rozmiar M i albo ja jestem jakaś nie tego, albo coś. Uważam, że jest po prostu za mały. Te miseczki są tu za małe i nie trzymają w ogóle. Także to jest takie... No ale kochana, nie dziś je, że u ciebie taka miseczki są za małe. To ale wiecie, może dwa razy. Ja to chciałam, żeby tak atrakcyjnie wyglądać. Nie. A w tym wygląda... Gorzej niż normalnie, także atrakcyjność minus jeden, jak dla mnie. No nie siedzę z tego. Natomiast jak macie inną figurę, czy lubicie po prostu tego typu rzeczy, to myślę, że fajnie. Tak, zwane z fiszmi to jest fajnie, fajnie. Tak, tak, to jest takie tylko miseczka taka. Ale... Ale ogólnie ładne to jest. Byłam ciekawa. Byłam po prostu ciekawa. I co myślicie o naszych zakupach?
co kupujecie na Zalando, jakie marki polecacie najchętniej, czy korzystacie w ogóle od nich, bo czytałam ostatnio, że bardzo fajne mają zwroty, w sensie, że nie robią problemu. Czy z reklamacjami, czy z innymi rzeczami. Potwierdzam. Potwierdzasz. No ja jeszcze nic nie reklamowałam, na szczęście. A czy nie z reklamacji, ale ze zwrotami. No, ze zwrotami to jak najbardziej. Natomiast niektóre są firmy takie, które te zwroty gdzieś tam pod górkę nam dają, nie? Jak wiecie, robimy przeglądy, więc mamy trochę doświadczenia. Dzielcie się z nami w komentarzach, co byście jeszcze chętnie oglądnęły, jakie sklepy, jakie marki polecacie lub nie polecacie, to też ważne. To nawet nie będziemy tracić czasu i jak zwykle do zobaczenia we wtorki, piątki na godzinę 18:00. Zapraszamy. Zapraszamy do zobaczenia. Cześć.